Firma PHU Dróż mieszcząca się przy ulicy Fabrycznej 5 w Końskich oferuje całodobowo krótki i długotrwały wynajem samochodów dostawczych 9-osobowych oraz osobowych. Wynajem możliwy jest z kierowcą lub bez. Telefon kontaktowy 722 012 002. Do wynajmu zaprasza prowadzący tę działalność Paweł Druszcz. W ofercie przedsiębiorstwo posiada 15 samochodów różnych marek. Każdy typ od małego pojazdu do dużego busa. Wypożyczenie odbywa się bez opłaty kaucji. Dodatkowo firma świadczy także każdego rodzaju usługi transportowe, choćby związane z przewozem osób. Również na dalsze trasy po terenie całej Polski. O szczegóły należy pytać pod numerem telefonu 722 012 002. Niemal od początku wakacji w centrum końskich obowiązują nowe przepisy ruchu drogowego, które niejako narzuca wprowadzona tam strefa zamieszkania. Wielu mieszkańców skarży się jednak, że kierowcy kompletnie nie przestrzegają zasad związanych ze strefą. Niektórzy świadomie, inni z braku wiedzy. Gmina zapowiada w tej sprawie akcję edukacyjną. Tam jest strach wyjeżdżać z targowej i łazienne z pierwszeństwem. Ostatnio, stosując się do nowych przepisów ruchu, zostaliśmy strąbieni i oczywiście poleciały nieme bluzgi za szybą i machanie rękami. Dobrze, że mamy wideorejestr. Trator. Z pocztowej też stanęliśmy dęba przed pędzącym pojazdem. Tam powinien być znak Uwaga, zmiana organizacji ruchu. Ulica Piłsudskiego w Końskich to istna parodia. Duża ilość ludzi jeździ tam na pamięć i wymusza tak pierwszeństwo, że parę razy już bym nie miał przodu samochodu. Proponuję, żeby miasto zrobiło tam jakąś kampanię informacyjną albo dało jakieś wielkie znaki z informacją Uwaga. Niektórzy ludzie to naprawdę prawko znaleźli w chipsach, napisał pan Kamil. Podobnych wpisów w założonym na forum Kepasa Końskie wątku znaleźć można. Na kilkadziesiąt. Czy przedstawiciele gminy Końskiej zamierzają coś zrobić, by uświadomić koneczan odnośnie poprawnego poruszania się po nowym centrum miasta? Okazuje się, że w planach jest akcja informacyjna. Jesteśmy po rozmowie z policją i planujemy przeprowadzenie kilku akcji informacyjnych. Natomiast policja obiecała nam, że przez najbliższe tygodnie. Będzie starała się prowadzić tam takie akcje sprawdzające sposób korzystania z tych ulic. Przy czym umówiliśmy się, że te akcje będą miały charakter informacyjny, a interwencje policji charakter pouczeń. Jeżeli akcja informacyjna nie przyniesie większych skutków, to w następnym kroku, no cóż, policja ma prawo sięgnąć po. Inne środki, które mam wrażenie, że mogą być skuteczniejsze, jeżeli chodzi o wymuszenie przestrzegania przepisów ruchu drogowego, ale w tym przypadku chodzi tak naprawdę o bezpieczeństwo. W strefie zamieszkania obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km na godzinę. Tymczasem wielu mieszkańców skarży się na pędzące przez centrum auta. Władze gminy Końskie na ten moment nie przewidują tam progów zwalniających, ale po akcji informacyjnej niemal pewne jest, że posypią się mandaty drogowe dla tych, którzy wciąż będą łamać przepisy. W przyszłości strefa zamieszkania w centrum może zostać rozszerzona o ulicę pocztową i łazienną. Najpierw jednak przy nich dojdzie do robót budowlanych. W najbliższym naborze do rządowego programu przebudowy dróg lokalnych przygotowujemy zgłoszenie projektu przebudowy chodników na tych ulicach, tak aby nadać im kształt zbliżony do tych, które są w samym centrum, czyli żeby jednak ułatwić przemieszczanie się w ruchu pieszym po tych chodnikach, które dzisiaj nie są najwygodniejsze. O kolejnych ewentualnych zmianach w centrum, także tych związanych z ruchem drogowym, będziemy Państwa na bieżąco informować.